Państwu. Są na sali zarówno sportowcy GKS-u Katowice, sztaby trenerskie. Widzę przedstawicieli wszystkich sekcji. Witam panie piłkarki, witam panów piłkarzy, panów hokeistów i panów siatkarzy. Myślę, że jeszcze będą przychodzić, bo widzę, że tam zbierają się do tego, żeby zaparkować. Witam również bardzo serdecznie pracowników klubu. Niestety my w tym czasie mamy dużą imprezę na kilkaset osób, olimpiadę przedszkolaka i oni muszą obsługiwać tą olimpiadę. Chciałem to zrobić w innym terminie, 1 czerwca, ale mogło być to odebrane z mojej strony za złośliwość. W związku z tym uznałem, że 2 czerwca będzie znacznie lepiej. Witam też dyrektorów sportowych, witam dyrektora Akademii, witam szanownych Państwa dziennikarzy, część studentów, widzę, że jest parę osób, witam przedstawicieli kibiców, jest ich sporo, no sporo, 4, ale bardzo mi miło. Na początku chciałbym zacząć od tego, żeby powiedzieć, że ta konferencja jest transmitowana. Mam informację i potwierdzenie, że ogląda ją wielu ludzi. Do nich też bym się chciał generalnie zwrócić. Zwracam się do redaktora Szymona Jadczaka, który nas ogląda, do redaktora Bugajskiego, do redaktora Olkowicza. Zwracam się do wszystkich naukowców, którzy w tej chwili monitorują to, co się będzie działo w sieci i zbierają informacje dotyczące tego, jakie będą reakcje w związku z tym, co ja będę mówił i w jakim zakresie będę mówił. W szczególności chciałem powitać przed kamerami profesora Szymona Tarapatę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kurczę, panie profesorze, ja zawsze zapominam. Wiem, że jest pan kibicem Wisły Kraków, ale jest pan również chyba szefem Katedry Kryminalistyki, ale to sprawdzicie w sieci. Bardzo dużo mi w tym procesie pomógł. Mam nadzieję, że mnie ogląda i słucha. Wiem, że oglądają nas posłowie, europosłowie, oglądają nas przedstawiciele samorządu województwa, ale ja w szczególności ponad wszystko chciałem przywitać pana wiceprezydenta, mojego kolegę Waldemara Bojaruna. Proszę o oklaski, to jest naprawdę ten. Pana radnego Tomasza Szpyrkę, bardzo serdecznie witam. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to są przedstawiciele właściciela. Powinienem może to zrobić na początku, ale ja wiecie, że wszystko robię odwrotnie, w związku z tym to też postanowiłem zrobić odwrotnie. Bardzo mi miło, Tomku i Waldku, że jesteście. Witam was bardzo serdecznie. Będzie czas pewnie na to, żeby podziękować, ale zacznę z grubej rury, nie? Nie będę tam się owijał w bawełnę, tam na początku opowiadał, bo to będzie troszkę wykładu, troszkę teorii, ale ja chciałem powiedzieć tak, że na swojej drodze takiej działalności, czy to menadżerskiej, czy politycznej, spotykam wielu ludzi, nie? Ale tak uczciwego i tak wiarygodnego człowieka jak prezydent Marcin Krupa na swojej drodze nie spotkałem. Mimo tego, że w jednej rzeczy się z nim nie zgadzam i mam nadzieję, że będę to mógł powiedzieć. Panie prezydencie Marcinie, wiem, że pan prezydent też niewykluczone, że nas ogląda, ale na ręce pana prezydenta Waldemara Bojaruna chciałem to powiedzieć. Umówiliśmy się na coś 4 lata temu i pan prezydent jest bardzo słownym człowiekiem. Umówiliśmy się, że jeżeli się zdecyduje, że chce z GKS-u odejść, to mam mu to tylko zasygnalizować i on tą moją prośbę spełni. Poprosiłem go o to parę miesięcy temu, ustaliliśmy pewnego rodzaju zasady i warunki. Dzisiaj chcę Państwu powiedzieć, że chciałem na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej, ale go nie ma z nami, jest pewnie przed kamerą. Składam wniosek o rozwiązanie ze mną stosunku pracy na funkcji prezesa za porozumieniem stron. Od tego chciałem zacząć, to chciałem powiedzieć na dzień dobry, powiedzieć, że to były dla mnie bardzo dobre, bardzo fajne 4 lata, bardzo trudne 4 lata, o których też będę mówił, ale przyszedł taki moment, w którym mimo tego, że jest pokusa i to ogromna,
trzeba podejmować odważne decyzje. W związku z tym te decyzje podejmuje odważne w przekonaniu, że ona jest jedyna słuszna dla mnie. O powodach to tam może w dalszej części mojego wystąpienia. Jest tutaj z nami na sali jeszcze jedna osoba, powiedziałem, że jej szczególnie podziękuję. Jest tutaj Kazek Zapała, to jest hokeista, który całe życie reprezentował barwy albo Podhala, Nowy Targ, albo Sanoka. Nie pamiętam jeszcze, gdzie tam grałeś. W każdym razie denerwowałeś mnie strasznie, bo łupałeś nam te bramki grając z numerem 19 w Podhalu, Nowy Targ. Strasznie. Denerwowałem się na ciebie, bo byłeś dobrym napastnikiem. W reprezentacji grałeś z dziesiątką. Poznałem go na drodze, kiedy budowałem drużynę hokejową i Kazek Zapała, on i jeszcze jeden człowiek, który nas ogląda chyba w Tampere, Tomek Waltonen, bardzo mi pomagali w tym procesie budowania i hokeja, o czym w drugiej części. Witam cię, Kazek, przyjechałeś dla mnie z Nowego Targu, słuchaj, a szacunek wielki, także bardzo się z tego tytułu cieszę, opowiem o tych kwestiach pewnych kulis, ale to w drugiej części. Uwierzcie mi, podpiszę ten dokument. Jeszcze go nie podpisałem. Napisałem, szanowny panie przewodniczący, ale jeszcze nie złożyłem parawki. Złożę ją zaraz po tym wykładzie, bo zaczęło się ostro, a będzie chyba coraz bardziej dynamicznie. Także mam nadzieję, że będziecie państwo też mieli okazję zadać mi pytania. Ja będę miał szansę, żeby odpowiedzieć. Na początku chcę powiedzieć tak, że to, o czym będę mówił o zjawiskach. Będę starał się pomijać imiona i nazwiska, bo ja chcę mówić o zjawiskach dotyczących polskiego sportu na przykładzie GKS-u Katowice i moich doświadczeń. To jest przyczynek do dyskusji, ta dyskusja nie zostanie dzisiaj zamknięta, natomiast będą pewne kwestie, które z pewnością mogą być kontrowersyjne, a mogą zainteresować. Możecie państwo zadawać pytania, będą dwie rundy pytań. Bardzo cię proszę, jakbyś mógł przerzucić slajd, albo ja przerzucę, poczekaj. Bo to Daniel, przywitałem, złożyłem. Proszę bardzo, tak to będzie wyglądać. Będą dwie rundy pytań. Po pierwszej części będziecie państwo mogli mi zadać pytania, po czym po drugiej części będziecie mi mogli zadać pytania. Wiem o tym, że muszę chodzić w określonym tylko obszarze, żeby mnie kamera widziała. Ja chcę powiedzieć tak, że jak żeśmy przyszli, bo miałem tą okazję, że przyszedłem razem z Łukaszem Czopikiem, który najpierw był dyrektorem zarządzającym, potem był wiceprezesem, obecnie jest wicemarszałkiem. Nie wiem, czy nas ogląda, zaproszenie dostał, ale ma dużo obowiązków. Jak nas ogląda, to cię, Łukasz, bardzo serdecznie pozdrawiam. Zdefiniowaliśmy pewnego rodzaju podstawowe liczby, o czym chciałem tutaj państwu powiedzieć. Budżety po lewej stronie macie, ten materiał zostanie. Po drugiej stronie macie mniej więcej miejsca, które były zdobywane w poszczególnych dyscyplinach sportu w sezonie poprzedzającym nasze przyjście, za wyjątkiem piłki nożnej, bo w piłce nożnej przyszedłem 26 sierpnia i byliśmy na 12 miejscu w drugiej lidze, jeśli dobrze sobie przypominam, w momencie przyjścia. Ale jak ktoś to może skorygować, jak się będą pojawiać jakieś błędy, proszę je bezwzględnie pokazywać i mówić, że tu jest błąd i ja będę z pokorą przyjmował, albo będę próbował polemizować. Pokazane były budżety, które zdefiniowaliśmy sobie, zresztą te budżety dostaliśmy na dokumencie od generalnie poprzedniego zarządu. Władze miasta postawiły przed prezesem cele. 4-4-2, słynne, że szkolenie dzieci i młodzieży, uporządkowanie spraw finansowych i optymalizacja wyniku sportowego. Takie to były cele. My generalnie na początku kadencji jeszcze zdefiniowaliśmy sobie ilość sprzedawanych biletów w sezonie. Pierwszą decyzją, jaką podjąłem, było to, że człowiek odpowiedzialny za system biletowy wydrukował mi wszystkie dane z systemu biletowego. Wydrukował, podpisał, ja sobie je zarchiwizowałem, to był punkt wyjścia. System biletowy to jest prosty system polegający na tym, że jak człowiek kupuje bilet, to już musi dostać dokument potwierdzający jego nabycie. Tak naprawdę potwierdzenie jego nabycia powinno mieć odzwierciedlenie fiskalizacji, kasa fiskalna powinna wystawić paragon i to jest jedyne źródło, w które może określić, czy i ile osób chodziło na imprezy. I żeśmy to zdefiniowali. Ilość karnetów 907, hokej 270, sprzedaż w sezonie 17 tysięcy, w piłce nożnej, w hokeju 15-200. Jak są błędy, to Daniel, bo ty to robiłeś, te tabelki na podstawie systemu biletowego, więc tak naprawdę do Daniela, jeżeli są generalnie
błędy. Cele: obniżenie kosztów działalności spółki, uporządkowanie szkolenia dzieci i młodzieży, optymalizacja wyników sportowych, uporządkowanie relacji z przedstawicielami kibiców i klubem. Takie sobie postawiliśmy cele. Zwiększenie ilości sprzedaży biletów i uporządkowanie ładu korporacyjnego. To chodziło o pewne kwestie dotyczące organizacji pracy. Ci, co pracują w GKS-ie, to o tym wiedzą, bo to są te słynne karty sprawy, te budżety, to co wam na początku kazałem robić, a dzisiaj chyba już bez tego żyć nie możecie. Tu chciałem pokazać budżety poszczególnych sekcji w poszczególnych latach. W poszczególnych latach w korelacji do wyniku sportowego. Jest z nami w siatkówce, jest trener, jest dyrektor. Chcę powiedzieć tak, że przy względnie mniejszym budżecie, mówię względnie dlatego, że w siatkówce te budżety znacznie poszły do góry, wynik sportowy jest na poziomie z mojego punktu widzenia stabilny. Wielką pracę wykonał trener Grzegorz Słaby i dyrektor Jakub Bochenek. Cieszę się, że postawiłem na katowiczanina. W ogóle miałem taką tendencję, że stawiałem na katowiczan lub ludzi związanych z GKS-em. To samo było z Rafałem Górakiem i z Robertem Góralczykiem. Zarzucano mi, że to nie ja podejmowałem decyzję o ich zatrudnieniu, bo to prawda. Nie ja podejmowałem decyzję, ale wtedy już byłem w stałych kontaktach z władzami miasta. Już było mniej więcej ustalenie, że ja do klubu wchodzę. I ja ich rekomendowałem. W związku z tym rekomendowałem ich i biorę za nich odpowiedzialność, żeby nie było dyskusji. Chcę powiedzieć tylko tyle, że zwycięski złoty set z GKS-em Bełchatów, który dał nam w tym sezonie 11 miejsce, to był budżet klubu, który miał między 15 a 20 milionów złotych. I jeden zawodnik grający tam miał 80% wynagrodzenia wszystkich siatkarzy w plus lidze. I ty to wiesz, Grzesiu, nie? I Kuba, ty też. To znaczy nie tak, że tylko wie Grzegorz, a ty nie wiesz. Wszyscy wiecie. Także to chciałem pokazać na dzień dobry. Mniej więcej stabilne miejsce. Piłka nożna kobiet. Tu względnie żeśmy ten budżet podnosili, względnie, no tam wiadomo, że się też działy te kwestie rynkowe, ale proszę Państwa, nie? Myśmy wiedzieli, co robimy. Po półtora roku pracy, bo tak się musiało złożyć, nie, po dwóch i pół roku pracy, tak się to złożyło, że podjąłem decyzję, sama się podjęła, ale ja w niej uczestniczyłem, żeby katowiczankę Karolinę Koch zrobić trenerem, i Ole Noras, której dzisiaj nie ma, bo wiadomo, jak zwykle wybrała kurs, nie spotkanie z prezesem, zrobić menadżerem sekcji. To był strzał w dziesiątkę. To są osoby, które pracują na bardzo wysokim poziomie technologicznym. I oczywiście to jest sport, różnie się może dziać, ale ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten sezon pracy. I tutaj wiecie, no będę mówił też tezy, które się mogą pewnym okolicznościach nie podobać. Ale pewnie Karolina to potwierdzi. Bardzo istotny udział w tym, że te dziewczyny były tak dobrze przygotowane, to była ścisła współpraca pani trener, pani menadżer z dyrektorem Robertem Góralczykiem i z trenerem Rafałem Górakiem. I to chcę Państwu powiedzieć, bo to nie ma tysiąca pozytywów z wielosekcyjności, ale to jest pozytyw. Zależało mi bardzo na tym, żeby dziewczyny się pojawiły na Bukowej, żeby miały swoje miejsce, żeby się zintegrowały i są częścią GKS-u. Taką samą częścią GKS-u jak pozostałe sekcje i to chciałem powiedzieć w tym zakresie. Ja jeszcze o siatkówce dwa zdania, bo nie chcę tego generalnie tak też pomijać. Awans do playoffów w zeszłym sezonie i porażka z najlepszą drużyną w Europie to jest wielki sukces i to wam chcę też powiedzieć. Zrobiliście wielki sukces, jesteśmy w 20, no może w 30 najlepszych drużyn na świecie. W 30 najlepszych drużyn na świecie. Więc chcę powiedzieć, że tam jest rywalizacja bardzo poważna, a oni dobrze swoją robotę wykonują i cieszę się, że postawiłem na tego trenera. Żartuję sobie, że w siatkówce drużyna jest ok, tylko trener słaby. Tak se żartuję czasami. Piłka nożna kobiet, no brawo dziewczyny, teraz przyszłość przed wami. Piłka nożna mężczyzn, no jak żeśmy przyszli, to drużyna akurat spadła do niższej ligi. Ja przyszedłem 5 dni przed zakończeniem pierwszego okna transferowego. To był 26 sierpnia, okno transferowe do 31 sierpnia. Naprawdę tam było ciężko uporządkować to, co zastano. Ale od początku ciężka praca przyniosła
spodziewane efekty w pierwszej rundzie, bo tam żeśmy chyba 37 czy 38 punktów zdobyli. Potem pamiętacie Państwo pandemia i nikt nie wiedział, jak się w tej pandemii zachować, jak trenować, jak ćwiczyć. To był trudny moment. Zbieraliśmy się, nie wszystko wyszło, bo żeśmy ze Stalą Rzeszów przegrali i w pierwszym roku nie weszliśmy do wyższej ligi. Dlatego zaznaczyłem, że skończyliśmy tam na 35. miejscu, bo dodałem... Co ja napisałem? 35? Nie, 2019, 39, tak? Bo to chyba skończyliśmy... Uznałem, że tam niżej niż w tym drugim, bo żeśmy weszli. W drugim roku żeśmy weszli bez baraży. W Ostródzie prawdzie przegraliśmy z drużyną, która spadła, ale to przeze mnie, bo ja jechałem w autobusie razem z trenerem, także proszę tę porażkę na mnie zrzucić. Weszliśmy do pierwszej ligi, w tej pierwszej lidze początek bardzo trudny. Powiem więcej, witam pana prezesa PZHL, pana prezesa Minkinę. Dziękuję bardzo, że pan znalazł czas. I ten początek nie był najlepszy, tak trzeba powiedzieć. Mieliśmy bardzo duże problemy z tym, żeby nie tracić dużej ilości bramek. 10 meczy, 23 bramki żeśmy stracili. A potem to się zmieniło, zaczęła drużyna grać i systemowo można powiedzieć, że od tego momentu do zakończenia sezonu skończyliśmy na 8 miejscu, 45 punktów. No i takie spokojne generalnie utrzymanie. W tym czasie weryfikowaliśmy koszty funkcjonowania innych klubów w pierwszej lidze, zobaczyliśmy, w którym miejscu jesteśmy. Byliśmy na wyższym miejscu niż ten jakby nasz potencjał finansowy, tak trzeba powiedzieć. W drugim sezonie postawiliśmy sobie na piśmie cel, żeby utrzymać się szybciej niż w zeszłym sezonie, na piśmie w lipcu, szybciej niż w zeszłym sezonie. Ktoś by mógł powiedzieć, że nie osiągnęliśmy tego celu, bo żeśmy się utrzymali w tej samej kolejce chyba, co w poprzednim. No ale to każdy sobie musi ocenić, czy to jest tak straszny brak realizacji celu, który ma w konsekwencji decydować o tym, że sezon jest całkowicie nieudany. Ja mam w tej materii inne zdanie. No nie będę tutaj ukrywał. Ta runda nie była najlepszą naszą rundą, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale nie unieważnia to całej pracy ośmiu rund, bo tak chciałem powiedzieć. Nie unieważnia to pracy ośmiu rund. Mam nadzieję, bo ja tak czuję, że mogą być pytania związane z różnymi wypowiedziami zewnętrznymi, więc ja już tutaj sobie zostawię tu odpowiedź, jak będzie to pytanie. Ten budżet stopniowo rósł, ale chcę powiedzieć, że to jest coś, co się ma dopiero wydarzyć. To jest coś, co się wydarzyło. I tak to wygląda w praktyce. Jedziemy dalej. Hokej. W hokeju, jak przyszedłem w sezonie, w którym poprzednim budżet wynosił prawie 8 milionów, 7 milionów 900 na podstawie rachunku zysków i strat, ściągnąłem te dane. To są dane, bo to była osobna spółka, w związku z tym te dane są dostępne. My wiedzieliśmy, że musimy to optymalizować. W pierwszym roku, mieliśmy trudności, no bo trener z Finlandii przywiózł 10 Finów i nie szło na początku, no i poddał się bez takiej komunikacji, takiej nazwijmy to komunikacji profesjonalnej, wrócił do siebie i musieliśmy to, pierwszy kryzys to był październik i listopad. To anegdotki, mam nadzieję, że będę mógł opowiadać też, bo to taka anegdotka z tego tytułu się generalnie urodziła. Następny rok, to był rok pandemiczny, ustaliliśmy, że musimy optymalizować koszty, budujemy drużynę na takim poziomie, żebyśmy walczyli o to, żeby być w czwórce. Tam były bardzo trudne momenty, tuż przed playoffami przegraliśmy 8-0 z Unią Oświęcim pierwszy mecz playoffów i mecz przed Unią Oświęcim przegraliśmy 10-1, nie? To był jeden z trudniejszych momentów moich w GKS-ie, bo ja byłem blady. Nawet wtedy do mnie napisał prezydent, co się dzieje, a ja nie mogłem odpowiedzieć na to, co się dzieje, bo to była bardzo trudna sytuacja, ale odkręcone to zostało. Potem wygraliśmy 5-0 i w ogóle tą fazę żeśmy wygrali i w czwórce żeśmy byli. Przegraliśmy w półfinał z mecz o trzecie miejsce przegraliśmy z Jastrzębiem, a półfinał przegraliśmy...
Nie pamiętam. Nie przygotowałem się, bardzo przepraszam. Przypomnę sobie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące hokeja. Wiemy, że jaka jest w tym zakresie konkurencja, ale co jest bardzo ważne, po 52 latach systemowo działając, bo o tym chcę powiedzieć w hokeju, tu działamy systemowo. Z jednej strony jest dyrektor, z drugiej strony jest trener Jacek Płachta, z trzeciej strony jest trener wideo. Wprowadziliśmy pewnego rodzaju system, zawodnicy wpadają do takiego worka z różnych stron, również od Kaska Zawały, tak? Od Tomka Waltonena wpadają. Oni z jednej strony przygotowują wideo i analizują przydatność do drużyny, a w tym czasie równolegle dyrektor sportowy prowadzi negocjacje. Wprowadziliśmy takie narzędzie i to się musi mieścić w budżecie. Wiedzieliśmy, że jak wprowadzimy to systemowo i będzie uczciwie, to powinno się to przełożyć na wynik. No i tak się przełożyło. Tak się przełożyło. W pierwszym sezonie faktycznie było bardzo trudno, trzeba było bardzo ręcznie sterować, bo to się wszyscy zgrywali, różne charaktery, bardzo duże emocje i mnie też w tym towarzyszyły, ale byłem w tym bardzo blisko. Ostatni transfer, Marcin Kolusz, pamiętasz Kazek, jak wykonałem do ciebie telefon, bo tam się ważyło my czy Unia i pamiętasz te argumenty i moje i twoje i przekonaliśmy go i Marcin Kolusz jest generalnie u nas. Za to ci dziękuję, bo tak naprawdę dużo mnie w tym zakresie uczyłeś. W drugim sezonie muszę już powiedzieć, że mojego udziału było niewiele. Do Ligi Mistrzów jeszcze byłem, a potem ze względu na różne okoliczności już mnie w tym procesie nie było, za wyjątkiem. I to muszę powiedzieć, bo to anegdotka. Po przegranym półfinale Pucharu Polski wsiadłem w samochód i pojechałem do Włoch. Do Włoch, miałem Kazek z tobą nawet pojechać do trenera Tomka Waltonena i pojechałem do niego, usiadłem, wszyscy myśleli, że pojechałem do niego po to, żeby zmienić trenera. Tomek, mam nadzieję, że nas oglądasz i to potwierdzisz. W pierwszym zdaniu, jak go zobaczyłem we Włoszech, powiedziałem ci, Tomek, nigdy w życiu nie będziesz trenerem w GKS-ie Katowice w trakcie sezonu, bo jak ja bym tak próbował robić, to byłbym niewiarygodny do trenera, który jest obecnie. W związku z tym nie przyjechałem ci złożyć takiej propozycji, wręcz odwrotnie. Chciałem ci powiedzieć, że nie zmienię trenera do końca sezonu, ale potrzebuję twojej pomocy, żebyś mi doradził w różnych rzeczach. A ponieważ miałem od Tomka Waltonena wskazanych paru zawodników, między innymi słabo grający wtedy Pulkkinen, bo mu wtedy generalnie nie szło, to go podpytałem, o co w tym zakresie chodzi. A Pulkkinena osobiście załatwiałem 31 lipca, bo byłem wtedy na urlopie i dzwonił do mnie ten Tomek w tej sprawie, a 31 lipca to był ten słynny mecz, gdzie był ten potężny baner cała Gieksa razem bez Marka Szczerbowskiego, w związku z tym w Bielsku Białej, więc ja tą datę pamiętam. Wiem, że się ten mecz odbywał, a ja w tym czasie rozmawiałem z Tomkiem. Tomek, dziękuję ci bardzo za pomoc w tym zakresie. Starałem się wspierać Rocha. Mam nadzieję, że ci nie podkładałem tym nogi, tylko ci pomagałem w tym zakresie. No, więc tak naprawdę nie chciałem ci meblować życia, ale tak to było. Zresztą w tych Włoszech jeszcze jedna rzecz mi się udała, bo wtedy Vartinen, obrońca, Tomek go chciał do siebie tam, a ja mu powiedziałem, ale ty go bierzesz na tryout na półtora miesiąca, po co? Weź go, pójdź do nas, my będziemy jeszcze walczyć o mistrza, zobaczysz. No i tak to wyszło. Potem Rochu wynegocjował kontrakt, Vartinen i Pulkkinen chyba nieźle grali. Także tak to wygląda w kuluarach, żeby nie było wątpliwości, drużyna mega zgrana, mega scalona pod wodzą Grześka Pasiuta, z którym miałem kontakt stały, ale nie przekraczaliśmy pewnych granic profesjonalizmu. Grzesiek, no dziękuję ci za wszystko, bo mi to wiesz, no mi pomogłeś, nie? No, dwa razy ty na barkach i mistrz Polski, no to szacun. A, była Liga Mistrzów jeszcze, nie? A, no przecież w Lidze i Super Puchar był jeszcze, bo to o tym zapomniałem. W Lidze Mistrzów żeśmy grali nieźle, żeśmy występowali, jeszcze był ten Super Puchar, także to też było coś fajnego. Ja wrócę do tej Ligi Mistrzów, tego Super Pucharu, bo tam kilka fajnych rzeczy było. No i to szkolenie dzieci i młodzieży. Przyszliśmy, nie było takiego wprost schematu organizacyjnego, dzisiaj jesteśmy już z takim schematem organizacyjnym. Ze względów organizacyjnych zaproponowaliśmy, żeby siatkówka była w innym podmiocie, i to się udało zrobić, jest w innym podmiocie, natomiast udało się zorganizować całą piłkę nożną chłopców z rocznika od początku do końca systemowo, ponieważ udało mi się
Przekonywałem go 3 lata przed przyjściem do GKS-u Mariusza Pańpucha wziąć do jako dyrektora Akademii. Mariusz Pańpuch to jest człowiek, który jest, no powiem, z jednej dzielnicy, nie z jednego osiedla, ale był 27 lat w Barku Zabrze i tylko podam jedno nazwisko. Łukasz Piszczek to jest jeden z zawodników, który wyszedł spod jego ręki, ale tych zawodników było bardzo dużo. A ponieważ jest Gieksiarzem, bo grał w GKS-ie, to go poprosiłem o to, żeby się zdecydował. Zdecydował się, cieszę się, Mariusz, widzę twoją robotę. Zaczyna być porządkowana kwestia dziewcząt i tutaj też jest i Ola, i Karolina, ale tam są i Fundacja Sportowa Katowice, oni teraz mają tą olimpiadę przedszkolaka. No i w hokeju, proszę zobaczyć, zaczynamy budować piramidę. Z roku na rok jest nowy rocznik, dobrze mówię? Tak jest. No to powinno się złożyć za chwilę i to powinno generalnie chodzić. A wszystko jest obudowane tym, co było dla nas najważniejsze, serduszko Gieksy, to są przedszkola. O tym za chwilę 2 zdania powiem. To ja już mogę, widzicie, nie chciałem tam 25 minut, 28, teraz jest pierwsza runda pytań. Zapraszam do zadawania pytań. Wszystkich trudnych, bardzo proszę, nie hamować się, proszę się nie bać, proszę zadawać pytania, nawet niewygodne dla pana prezesa. Pan prezes musi z takimi pytaniami jeszcze pan prezes radzić, także zapraszam. O, proszę, pan redaktor Grzegorz Żądło, nieoczekiwanie. Nie będziemy udawać, że się nie znamy 20 lat, więc... A mikrofon można? O. Jest pytanie na początek odnośnie pandemii siatkówki pod dużym echem w prasie sportowej, nie tylko. Odbiło się wtedy to, jak radziliście sobie cudzysłów, bo być może to niektórzy uważają, że to nie było radzenie sobie z kontraktami zawodników za oceanu i tak dalej. I chciałem poprosić o przybliżenie tej sytuacji cięcia tych kontraktów. Tam pojawiały się też, nie wiem czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, bo ja już nie pamiętam, co ja wiem nieoficjalnie, a co wyczytałem. Kwestie menedżerów którzy byli zaangażowani w cudzysłów znowu dostarczanie zawodników do sekcji siatkówki. Więc chciałem poprosić o naświetlenie tej sytuacji w okresie pandemii. Też nie chcę, żeby to brzydko zabrzmiało, ale wyczyszczenie tej sytuacji z kontraktami, cięcie kontraktów. Czy tam wszystko się odbyło twoim zdaniem tak, jak powinno? Bardzo cię cieszę z tego pytania, choć myślałem, że będą ostrzejsze. Mam nadzieję, że jakieś następne będą ostrzejsze. Faktycznie mieliśmy 12 zawodników od jednego menadżera. Nie wchodząc w szczegóły, to uważam, że to nie jest najlepsze. No po to mamy swój zespół i swoich ludzi, którzy myślą, żeby to budować w oparciu o własne kryterium wyboru. Nie? I też się tak udało zrobić. Nie? Dzisiaj Kuba i Grzegorz analizują rynek, no i chyba ja nie wiem, czy mamy, może mamy dwóch, trzech od jednego menadżera, ale ja tego już nie analizuję, to robią dobrze i to mi się generalnie podoba. Natomiast wracając do tamtej sprawy, to był moment, że sezon został przerwany. Była decyzja dotycząca wśród menadżerów tego, no, że no, nie świadczą już siatkarze tych usług. No i rozpoczął się proces negocjacji. No i w tym procesie negocjacji nikt nie był w stanie pierwszy wykonać ruchu, bo wiedział, że się naraża na atak medialny. Nie? Myśmy się powoływali na ten słynny rebus sic stantibus, czyli nadzwyczajna zmiana stosunków, bo to jest taki ten, i na tej podstawie zaproponowaliśmy porozumienie. Ci zawodnicy nie chcieli się na to zgodzić, no to każdy się bał podjąć pierwszy decyzję o rozwiązaniu kontraktów, no ale ja się nie bałem, no więc je rozwiązałem, nie? Rozwiązałem te kontrakty, wiedząc o tym, że jak już będą rozwiązane, no to wtedy się rozpocznie proces negocjacji. Myśmy te negocjacje przeprowadzili i ani jeden z zawodników nie czuł się z tego tytułu, może inaczej, nie wiem, czy się nie czuł pokrzywdzony, wszyscy podpisali porozumienie. Zresztą Grzegorz też. I też byłeś na początku niezadowolony, bo ciebie też zwolniłem, prawda? Tak?
Były negocjacje, ale przecież cię też zwolniłem. No to tak jest. Czyli tak samo jak innych, tak samo zwolniłem Grzegorza Słabego, tak? Kuba, zwolniłem go, nie? No bo nie pamiętam, no to przepraszam. No tak to było. Natomiast ten zawodnik amerykański, mówimy o Dustinie Łotenie, tak? To ja tam wiem, że on tam mówił, że go wezwałem, on był w Stanach Zjednoczonych, a ja nie miałem informacji, że on wyjechał z kraju. Tak to chyba gdzieś było, ale nie pamiętam tego szczegółu. Jak trzeba, to doprecyzuję, bo pewnie wszystko archiwizuję. Dobra, pierwsze, czy odpowiedziałem na to pytanie? Znaczy odpowiedziałem nie, może niesatysfakcjonująco, ale... To teraz zrobię, przypomniał, była mowa o biletach na początku. Może wyjaśnimy to raz na zawsze publicznie. Na początku pracy w klubie, z tego co wiem, nie były ewidencjonowane bilety z sektora gości. Więc pytanie, gdzie się podziewały wcześniej bilety z sektora gości, albo inaczej, gdzie się podziewały wpływy z biletów z sektora gości? Ja tego nie wiem, nie zajmuję się. Ja tego nie wiem, ja się takimi sprawami generalnie nie zajmuję. Jak przyszedłem, to poinformowano mnie, że wpływy z sektora gości mają trafiać do kibiców. No ja powiedziałem, a z jakiego powodu? Drugi raz już pytania nie dostałem. Nigdy wpływy z sektora gości, nigdy nie wyraziłem zgody na to, żeby wpływy z sektora gości trafiały do kibiców. I tyle mogę powiedzieć. Dostałem taką informację, powiedziałem mi, że jak tego nie zrobię, to będę miał jakieś kłopoty. Może mam, może nie mam. Taką decyzję podjąłem, bo uważałem, że to jest niezgodne ze sztuką zarządzania spółką. A co się działo poprzednio, to trzeba pytać tych, którzy tam byli. Ja nie byłem. Więc przekazuję tylko informację czytelną, prostą i odpowiadam na to pytanie. Dalej, zapraszam. Proszę. Ale nagrywa, żeby ludzie słyszeli to pytanie. Będę mówił głośno. A pytanie powiedział pan, że żegna się pan, tak? Aha. Pan, ale czemu? Bardzo dobre pytanie. Powiem szczerze, świetne. Pozwoli pan, że odpowiem na to pytanie w drugiej części. Bardzo cię proszę, Dawid, zapisz to pytanie. Bardzo cię proszę, odpowiem na to pytanie. Tylko w drugiej części, okej? Okay? Dobra. Kto? Proszę bardzo. Zastanawiam się w takim razie trochę szerzej. Pan zarządzał GKS-em jak menadżer, ciął koszty. Nie wszystkie kluby w Polsce tak robią, nie ma co ukrywać. Czy pana zdaniem powinno być tak, że samorządy finansują kluby sportowe, takie jak GKS? O kurczę, to grube pytanie. To grube pytanie. Bardzo trudne, bo jeszcze jestem, a już mam swoje zdanie. Jestem zaskoczony tym pytaniem, pozwolę sobie odpowiedzieć dyplomatycznie. Na dłuższą metę jest to niedobre. Tak mogę powiedzieć. Na dłuższą metę finansowanie sportu zawodowego z pieniędzy publicznych nie jest dobre. Na dzisiaj nie wiem, czy byliby w stanie wszyscy przyjąć i zaakceptować wstrząs. To by musieli być bardzo odważni ludzie. Ale w dłuższej perspektywie nie. Ponieważ jak jest pieniądz publiczny i klub publiczny, to własność jest niedookreślona. W odbiorze społecznym wszyscy są właścicielami i każdy może próbować wpływać i podejmować decyzje, o czym za chwilę na schemacie pokażę to. Więc nie wiem, czy spełniłem tą odpowiedzią oczekiwania pani. To było dla mnie trudne pytanie, bo ono dotyczyło szerszego kontekstu, no ale jak jest zbudowany stadion i powiedzieć, że nie finansujemy, no to byłoby to generalnie źle. Docelowo trzeba szukać inwestora, który będzie chciał, wiarygodnego inwestora, to jest bardzo trudne, będzie chciał przejąć taki klub, ale na dzisiaj chyba by takiej generalnie, chyba by takiej możliwości nie było. Nie. Zupełnie o coś innego. Ja z panem prezydentem się zgadzam na 1000 spraw, zgadzam się z nim na 999 i nie ma w tym kurtuazji. Nie zgadzam się tylko w jednej sprawie z panem prezydentem, ale może ktoś to pytanie zada, wtedy odpowiem. Jak mi nie zada, to nie odpowiem. W sprawie stadionu się zgadzam, w sprawie finansowania GKS-u się zgadzam. W wielu kwestiach jak się z panem prezydentem zgadzam, ale w jednej kwestii się z nim nie zgadzam. A w jakiej kwestii nie
A to na musi paść pytanie. Ci może padnie. Jak nie, to odpowiem na samym końcu. Dobrze? Ok? Ktoś jeszcze jakieś pytanie? No to idzie dobrze, to idzie dobrze. No to co? To przechodzimy w takim razie do drugiej rundy. Jeśli mogę cię prosić, jeśli cię mogę prosić, Daniel, o naciśnięcie dalej tego. Trochę o marketingu, nie? Bo ten marketing był takim elementem, który budził wątpliwości i zastrzeżenia. Ja faktycznie, jak przyszedłem, to dokonałem szeregu różnych działań, które nie były zgodne z opinią części przedstawicieli kibiców. Czy zmieniłbym decyzję? Nie, nie zmieniłbym. Wszystkie te decyzje, które wtedy podejmowałem, one wynikały z kryterium efektywności, a nie z kryterium słuszności. Oczywiście można próbować tam wkładać różnego rodzaju wątki, ale i myślę, że ktoś może zadać mi w tym zakresie pytanie. Ja też wtedy jestem gotowy na to pytanie odpowiedzieć. Ale myśmy, jak ktoś mówi, że myśmy nic w tym zakresie nie robili, to chcę pokazać, że robiliśmy bardzo dużo. Daniel, pierwsza rzecz. Serduszko Gieksy. To nie jest akcja cyk pod Facebook, tylko ciężka charuwa w każdym tygodniu. Proszę bardzo, następny slajd. Naszym celem było poprzez zajęcia sprawnościowe dzieci w wieku przedszkolnym, kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej, w tym to takie, jakby no, można by było powiedzieć, takie zamiłowanie do GKS-u i do jego barw. Czyli tak naprawdę chodzi o aktywność fizyczną z jednej strony, ale już w barwach GKS-u, stąd to jest serduszko Gieksy. Nie? I to nie jest taka akcja, którą robimy cyk, Facebook i puszczamy, tylko cały rok. Proszę zobaczyć, następna akcja. Misja, dobra, to jest ok, dalej. To są zdjęcia, no to jest ta kolorowanka, której ja nie lubię, ale też jest. Proszę bardzo, 16 przedszkoli. Teraz się odbywa Olimpiada Przedszkolaka na Bukowej, bo to jest podsumowanie tej akcji, która się odbywa raz w tygodniu w każdym przedszkolu. Przychodzi trener z GKS-u Katowice, opłacany przez GKS Katowice, i robi zajęcia sprawnościowe. Wszystko w barwach GKS-u Katowice. Serduszko Gieksy, nazwę wymyślił Mariusz Pańpuk. Ja marketingu jestem słaby, ale to Mariusz wymyślił. Świetna akcja. Tam jest zaangażowanych i zatrudnionych, ja nie wiem ile osób, 3, 5, 7, nie wiem, bo to już jest och. I z tego tytułu rośnie nam, mamy 1000, pokaż te dane. Mamy zapisanych 1100 dzieci. Ta frekwencja bywa różna, bo są wakacje, ferie, coś tam. To wynagrodzenia trenerów, to nie wiem, czy to dobrze, ale dobra, pokazał. Aha, bo koszty, dobrze to pokazałeś, że rosną nam koszty, bo rośnie ilość przedszkoli. Jak rośnie ilość przedszkoli, my docelowo musimy być w 79 przedszkolach. Ale to nie jest proces, że się cyknie i Arabella, tylko to jest proces, który musi iść i to idzie. I z tego, tak jak ptaszki, powinny te dzieci wpadać albo do sekcji, albo powinny kształtować te pozytywne postawy na trybunach, albo powinni myśleć o tym, że mogą pełnić inne funkcje. No, jak byłem troszkę starszy, też miałem swoje marzenia, o swoich marzeniach powiem. I to się spełniło i to idzie. Mam nadzieję, że po mnie też to będzie kontynuowane, bo to jest akcja, pod którą każdy się podpisze. To jest fajna akcja. Trenerzy tam przychodzą. Teraz jest Olimpiada. Nawet jakbyś, Mariusz, jakiś zapytał, żeby ci zdjęcie wysłali, to może je wyświetlimy, że to jest. Tam jest teraz, nie wiem, o 500, 700 dzieciaków i jest finał tej akcji. I za rok następne przedszkola. Proszę bardzo. Kolejna akcja. O, dobra, to jest zdjęcie to. O, Olimpiada Przedszkolaka w zeszłym roku. O, Dzielnicowe Mistrzostwa Katowic. To powstała impreza, no, która w zeszłym roku zastąpiła tą akcję, która się nie odbyła, Zagraj na Bukowej. Nie? W związku z tym ta akcja jest. Udział miasta, Mosiru, GKS-u Katowice. I chyba wczoraj była, nie? Kolejna edycja i to idzie. I też idzie i też funkcjonuje. Jedziemy dalej. Szlachetna paczka jest, świetnie, bo tą szlachetną paczkę robi GKS Katowice i Stowarzyszenie SK 1964. Dwie rodziny dzięki temu zyskują. Super, wam dziękuję za tą akcję, bo to jest coś fajnego. Dziękuję pracownikom. Co dalej? No, Złote Buki to akcja, której nie było, jak była pandemia, ale potem już żeśmy to z powrotem wdrożyli.
Pierwszy raz w historii uruchomiliśmy sklep internetowy. Sklep internetowy z pamiątkami. Dopiero wtedy, kiedy ekonomicznie mogło nam się to opłacać, a musieliśmy uporządkować sprawę wykorzystania znaku, sklep działa. Myślę, że on się będzie rozwijał. Powiem szczerze, byłem za tym, żeby go, ten sklep otwierać, ale wydawało mi się, że ten zespół, który to przygotowuje, jest jeszcze nieprzygotowany. A mnie zaskoczyli. W czasie, kiedy nie byłem w GKS-ie, byłem na L4, oni rozwinęli tą działalność i jak mi dali dane finansowe, to pokazują, że dziesiątki tysięcy złotych zarobili przy tym. Ale nie znam szczegółów, bo tymi kwestiami zajmuje się pan wiceprezes Krzysztof Nowak szczegółowo. Myślę, że to wie. Krzysiek, przepraszam, bo cię powinienem też przywitać. Bardzo cię przepraszam. Ale jesteś gospodarzem, więc ku z tym ten... Dobra, co dalej? Organizacja imprez. O, to jest bardzo ciekawa rzecz. Faktycznie, tutaj jak przyszliśmy, to można było wiele zarzucać. Byłoby kwestie do uporządkowania. Chciałem je uporządkować. To różnie szło, to nie jest takie proste, gramy na trzech obiektach, musimy się przemieszczać. Pierwsze musiałem zbudować taki profesjonalny zespół zajmujący się organizacją imprez, potem pewne procedury wdrożyć, strefy kibica, no i bezpieczeństwo, które było potężnym problemem w GKS-ie Katowice, bo nie jest to tylko to, co Państwo widzicie w kwestiach bezpieczeństwa, co jest medialne, tylko jest wiele rzeczy, które się dzieją w kuluarach i które nie wychodzą na światło dzienne, ale może o paru kwestiach powiem. Bardzo proszę, dział organizacji, oparłem go w głównej mierze na studentach Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach poprzez to, że prowadząc zajęcia, jestem tutaj adiunktem i prowadzę zajęcia związane z organizacją imprez, studentów aktywnych najpierw zapraszałem na praktykę, potem przychodzili na staż, no a teraz nie wiem, ile tych studentów pracuje, no mnóstwo pracuje, no nauczyli się organizować imprezy, dokonała się zmiana na stanowisku szefa związanego z organizacją imprez, została nią bardzo... dostała nią młoda kobieta, która jak przyszedłem do GKS-u pełniła funkcję takiego no, asystenta zarządu, no, takiego jak dzisiaj Daniel. Dziś można powiedzieć, że wdrożyła szereg różnych procedur i oczywiście ona wie, że i mówię, że robi na razie 25 modułów na 100, co mi Krzysiek zarzuca, ale to jest już zupełnie inny świat związany z organizacją imprez niż to, co było wcześniej. I pamiętam tam te kwestie, że była ciepła woda, że ktoś nie został wpuszczony i wszystko szło na moje barki, no bo tak powinno być. Cała krytyka zawsze powinna iść na barki prezesa. Odważny prezes bierze krytykę na siebie, za całą organizację. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia. I co dalej? No strefy kibica, to żeśmy montowali. Tu jeszcze Łukasz Czopik i pani Justyna i na siatkówce zbudowaliśmy i tutaj zbudowaliśmy strefy kibica. I jeszcze zbudowaliśmy na hokeju te strefy kibica takie rozszerzone. I ktoś powie, że dopiero te strefy kibica żeśmy zaczęli robić, jak była krytyka. Ja zaraz będę chciał wyrazić w tej sprawie inne zdanie. Za chwileczkę, bo teraz przechodzimy do sprzedaży biletów. Proszę bardzo. Porównałem dwa okresy. Jeden okres, sezon 2018-2019 i sezon 2021-2022. Nie mogłem tych dwóch, tych pomiędzy porównywać, bo była pandemia. No i wiecie, te imprezy były bez udziału publiczności. Proszę bardzo, zwiększyłem procent sprzedaży biletów do rozdawanych biletów. A zaraz pokażę Państwu to w liczbach bezwzględnych. Proszę dalej. Taki był przychód z biletów w jednym sezonie, taki był w drugim sezonie. Proszę dalej. Średnia ilość na mecz... No, bez szału, ale ostro żeśmy zwiększyli. Bez szału. Bilety na sezon darmowe 8 tysięcy, wartościowe 17 tysięcy wszystkie. W sezonie 2018-2019. Proszę zobaczyć następny slajd. Darmowe i proporcja. Proszę bardzo, dalej. Suma wpływów to już było, dalej. Porównanie ilości biletów wartościowych. Zwiększyliśmy o 5 tysięcy, nie bez szału, ale zawsze. Dalej, porównanie darmowych spadło. Proszę dalej, średnia ilość darmowych na mecz 500, 492 i 151. Dalej,
wartościowych na mecz, 980 w jednym sezonie, 1417 w następnym. To są dane systemu biletowego, tu się nie da kiwać, bo nie ma możliwości, system kas fiskalnych i koniec. Proszę bardzo. To są karnety, tak? Nie, o dobra, to jedziemy dalej. Średni przychód z meczu w jednym sezonie był 12 tysięcy, w drugim 20 tysięcy. Dalej. O nie, to zostawmy, to cofnijmy jeszcze. To cofnijmy. W hokeju te dane są jeszcze trudniejsze. W hokeju wpływy wzrosły o 300%. Mam informację z wczoraj, którą mi przesłał człowiek od ticketingu. Nie wiem, gdzie mam telefon. A gdzieś muszę mieć. Za panoramą, tak. Ale jak mi tą daną pokazał, to wiecie, bo była ta sytuacja, był bojkot. Także te dane wydawało się, że będą inne, nie? A one się okazały, że karnetów było sprzedanych 286, czyli więcej, a biletów było sprzedanych 21 365, prawie 481 tysięcy złotych. W tym sezonie 2018-2019, nie pamiętam dokładnie, ale chyba całość wpływów była 180 tysięcy złotych. No więc to też, ale to są dane z wczoraj, więc to pokazuje, ok? Dobra, no i teraz chciałem powiedzieć coś, co było przedmiotem pewnego przełomu i impact faktoru, który chciałem Państwu pokazać, bo jak tego nie będziemy pokazywać, to oznacza, że nie podejmujemy trudnych tematów. Bardzo proszę, Daniel, puść. To będzie bardzo krótkie, ale proszę zobaczyć. Tuż po zaprezentowaniu oprawy, miejscowi odpalili wyrzutnie fajerwerków w stronę sektora gości, strzelając w przyjezdnik jak do kaczek. Poleciało też kilkanaście flag, jednakże większość wylądowała przed sektorem. Następny film, to jest ten drugi. Chciałbym zobaczyć, jak trybuny reagowały. Dobra, wystarczy. Zatrzymaj tylko. Zatrzymaj. Dobra. To był impact factor. To był przełom. W tym zakresie trzeba było zacząć podejmować decyzje. Na początku pierwsza kwestia to była kwestia Polskiego Związku Piłki Nożnej i podjęcia przez Polski Związek Piłki Nożnej decyzji o zamknięciu stadionu. Policja zebrała materiał dowodowy. W tym materiale dowodowym rozpoczęła się procedura zamknięcia przez wojewodę stadionu GKS-u Katowice. To się wiązało z tym, że były straty finansowe, no bo decyzja administracyjna na organizację imprez masowych była. I od tego momentu, mimo tego, że już wcześniej były takie symptomy, bo będzie punkt zarzuty, pojawiały się takie punkty krytyczne, w tym momencie poszedł potężny atak na mnie, który miał na celu wymusić ode mnie działania, które były działaniami nieracjonalnymi. I chcę Państwu zaprezentować jeden tylko z elementów, kluczowych elementów, jakbyś mógł to puścić. Proszę bardzo, wypowiedź jednego... Marek Szczerbowski i schował się za, można powiedzieć, czy potem i uciekł z panią. A później uciekł.
się do wojewody prawdopodobnie i zainterweniował w tym, żeby zamknąć własny stadion. I tutaj jest kamyczek do ogródka miasta jako właściciel klubu. Czy takie działanie to nie jest działanie na szkodę spółki? I ja bym takie działanie bardzo dokładnie weryfikował, czy ta informacja o tym, że Marek Szczerbowski miał coś do gadania przy tym zamykaniu stadionu, jest prawdą, bo jeżeli jest, to taki człowiek nie powinien nigdy w życiu być prezesem żadnego klubu sportowego w ogóle w Polsce, ani pewnie w Europie i na świecie, bo żaden prezes nie działa w ten sposób, żeby zamknąć własny stadion. To jest generalnie skandal i za to powinny być wyciągnięte konsekwencje, a nawet po tym zamknięciu powinna być jakakolwiek informacja zwrotna z klubu, żeby ten stadion otworzyć, bo to jest dwukrotne karanie za jedną sytuację i to jest już tak naprawdę przegięć. Słuchałem tego ze 100 razy, nie? I sobie się tak zastanawiałem, co legło u podstaw tego przedstawiciela państwa kibiców, że używał tego typu argumentacji. Ja się tak zastanawiałem, co legło u podstaw. Odniosę się fragmentarycznie do tego. Chciałbym, żebyśmy to jeszcze raz posłuchali. Pierwsza rzecz to jest taka, że uciekłem ze stadionu na meczu dziewcząt, bo to tak było, zdaniem autora tej wypowiedzi, a ja po prostu siedziałem na trybunach, przyszła grupa 200 ludzi i zaczęli mnie atakować słownie. No więc jako profesjonalista wstałem, zszedłem, a ponieważ chciałem mecz obejrzeć do końca, to poszedłem i stanąłem sobie za płotem. No to wysłali fotografa, żeby zrobić mi zdjęcie i moje działanie z mojego punktu widzenia wyglądało tak, no a interpretacja wyglądała tak, jak państwo słyszeliście. Ale to jest szczegół, bo to tak naprawdę nie jest nic wielkiego, to nie jest jakaś tam większa sprawa. Proszę posłuchać jeszcze raz tej wypowiedzi, bo ta druga wypowiedź jest... Właśnie takiej grupy przestraszył się na meczu kobiet Marek Szczerbowski i schował się za szczotami, można powiedzieć, czy potem i uciekł sobie. A później uciekł do wojewody prawdopodobnie i zainterweniował w tym, żeby zamknąć własny stadion. I tutaj jest kamyczek do ogródka miasta jako właściciel klubu. Czy takie działanie to nie jest działanie na szkodę spółki? I ja bym takie działanie bardzo dokładnie zweryfikował, czy ta informacja o tym, że Marek Szczerbowski miał coś do gadania przy tym zamykaniu stadionu, jest prawdą, bo jeżeli jest, to taki człowiek nie powinien nigdy w życiu być prezesem żadnego klubu sportowego w ogóle w Polsce, ani pewnie w Europie i na świecie, bo żaden prezes nie działa w ten sposób, żeby zamknąć własny stadion. To jest generalnie skandal i za to powinny być wyciągnięte konsekwencje, a nawet po tym zamknięciu powinna być jakakolwiek informacja zwrotna z klubu, żeby ten stadion otworzyć, bo to jest dwukrotne karanie za jedną sytuację i to jest już tak naprawdę przegięcie. Gdyby nie fakt, że mówimy o sprawach poważnych, bo dotyczących bezpieczeństwa, no to można by było powiedzieć, że to była taka luźna wypowiedź w studiu przy Alternatywy 4, w której ktoś sobie coś tam mówi, ale my mówimy o dużo poważniejszych sprawach. Mówimy o bezpieczeństwie. I proszę posłuchać, z jednej strony ktoś publicznie potrafi powiedzieć, uciekł prezes do wojewody. Prawdopodobnie pisze, no bo musi sobie jakoś tą ochronę zrobić. Jak ja bym miał taką siłę, żebym mógł lecieć do organu administracji rządowej i wpływać na podejmowane przez organ administracji rządowej decyzje, no to bym powiedział, że w Polsce nie ma prawa i sprawiedliwości. I to pierwsza rzecz. Został zebrany materiał dowodowy przez policję, przesłany został do wojewody. Wojewoda podjął decyzję. To pierwszy wątek. Więc nie uciekłem do wojewody, nie spotkałem się z wojewodą. Więc prawdopodobnie chroni wypowiedź pana. Ale potem jest jeszcze jedna rzecz istotna. W tej wypowiedzi jest, że to jest podwójne karanie za ten sam występek. Co trzeba mieć w głowie, żeby nie rozróżniać prawa stanowionego od prawa związkowego? Mi to czasami przypomina, jak są grzechy w kościele i kościół chce to ukryć, to mówi, że wystarczy 5 zdrowasiek i już nie trzeba przed prokuratorem odpowiadać. To są dwa różne porządki prawne. Jeden porządek prawny to jest porządek związkowy, a drugi porządek prawny to jest porządek prawa stanowionego. I to jest drugi element, a to są zbyt poważne sprawy. I trzeci element, dużo ważniejszy, tam jest takie sformułowanie i powinna być jakakolwiek informacja zwrotna, żeby tego stadionu
nie zamykać. Zastanawiałem się, co autorowi może chodzić po głowie. No i tak jak słuchałem tego już 96 raz, to sobie pomyślałem, że pewnie mu chodziło o odwołanie od decyzji administracyjnej, żeby klub się odwołał. Jeśli prawdą jest, że chodziło o odwołanie od decyzji administracyjnej, no to jak był zebrany materiał dowodowy, to ten, który dostał decyzję administracyjną, ocenia, czy jest sens się odwoływać, czy nie. No ale materiał dowodowy był tak czytelny, że próbowanie zakłamywać rzeczywistość, i tak się cieszę, że to zostało tak załatwione. Więc to od strony poważnej tego procesu. Chciałem to pokazać. Chciałem to pokazać, bo to będzie przedmiotem. To na wszystkich moich wykładach, gdzie jeżdżę po Polsce, pokazuję ten przykład. To jest standardowy przykład tego, w jaki sposób można oddziaływać w tej przestrzeni. To tam jest też wątek humorystyczny, bo ja się zastanawiałem, czy człowiek może to sam wymyśleć. I puścimy to od połowy. To tam jest taki humorystyczny wątek. Mam nadzieję, ja tam się lubię z siebie śmiać, mam nadzieję, że ktoś też się tam jest w stanie mieć dystans. Od połowy, no. Się zastanawiałem, kto podpowiada autorowi. No, puścisz, Daniel? Właśnie taki grunty przestraszył się na meczu. Nie ma? Marek Szczerbowski i schował się za... Nie da się w środku? Proszę zobaczyć na tło. Na tło. Czy takie działanie to nie jest działanie na szkodę spółki? I ja bym takie działanie bardzo dokładnie zweryfikował, czy ta informacja o tym, że Marek Szczerbowski miał coś do gadania przy tym zamykaniu stadionu, jest prawdą, bo jeżeli jest, to taki człowiek nie powinien nigdy... O, jest tło właśnie, jest. Jest tło. Jest tło, wystarczy, można zamknąć, nie? Jest tło. Był taki film Siedem życzeń. Ja myślałem, że to Radamenes podpowiada tam. Ja naprawdę mówię, no Radamenes, no. Dobra, jedziemy dalej. To taki wątek humorystyczny do tej poważnej sytuacji. Nie chciałbym, żeby było sztywno. O mnie też będzie śmiesznie, także spokojnie. Jedziemy dalej. Kibice. Bardzo długo analizowałem to, jak funkcjonuje środowisko, w którym jestem, i zbudowałem sobie taki schemat funkcjonowania. Ten schemat zbudowałem na podstawie prześledzenia literatury. Przeczytałem ponad 1000 stron różnych opracowań, badań. Zbudowałem zespół pracowników naukowych. Oni analizują i monitorują i ewidencjonują wszystko, co się dzieje w sieci. Budują pewnego rodzaju zależności. To jest na inny przedmiot i na inną przestrzeń oddziaływania. Na inną, zupełnie. Ja nie chcę, to nie ma być konfrontacyjne, to ma być rzeczowe i dlatego też będę pomijał nazwiska. Poza tym, że parę w komentarzach się pewnie pojawi nazwisk, bo to taki ciekawy wątek. Zbudowana została przez teoretyków, bo to chcę powiedzieć, różny podział grup kibicowskich, ale ja przeczytam, w literaturze przedmiotu odnajdujemy wiele propozycji podziału osób, które wchodzą w skład subkultury kibicowskiej. Zasadnicza z nich koncentruje się wokół stosunku kibiców do agresji. Na przykład Kowalski, i chcę powiedzieć, to jest przykład, rozróżnia następujące grupy. I to są grupy, które rozróżnia Kowalski. Animals, zadymiarze, chuligans, ultras, szalikowcy, kibice i fanatycy. I tam od tych skrajnych w jedną stronę do skrajnych w drugą stronę. Czyli od tych, którzy absolutnie nie akceptują agresji, po tych, których albo jak są atakowani, to odpowiadają, albo sami atakują. Tak to definiuje Kowalski. Wiem, że tych podziałów jest mnóstwo. Wiem, że tych zależności jest bardzo dużo. Ja mam tego pełną świadomość i to nie jest skończony schemat. To jestem na początku drogi. Z tego powstanie na pewno bardzo poważna publikacja. Ja chcę powiedzieć, że w gruncie rzeczy tak naprawdę siła oddziaływania na tą grupę wynika z pewnego rodzaju, bo otoczenie to są służby, dziennikarze, właściciel, rada miasta, urzędnicy, Polski Związek Piłki Nożnej, klub, w którym środku są i pracownicy, rodzice, trenerzy, zarząd i zawodnicy. I te metody oddziaływania na tą grupę są realizowane przez określone wąskie grono, które
puszcza informacje i kreuje rzeczywistość. I ta rzeczywistość trafia do ludzi i ona w tym odbiorze kreuje pewnego rodzaju zdanie. Oczywiście pod tą flagą kryją się oczywiście różne postaci, bo to dotyczy zarówno dziennikarzy, chociaż jest ich mało, większość dziennikarzy już ma świadomość tego, że to trzeba jednak inaczej do tego podchodzić. Są i urzędnicy, są i pracownicy Polskiego Związku Piłki Nożnej, trzeba powiedzieć. Bardzo dużo ludzi oddziaływało w klubie, był też klub biznesu. Oni próbują w zależności od tego, jaką czują potrzebę, wpływać na podejmowany proces decyzyjny. Ja mam zaewidencjonowane kilkaset różnego rodzaju komunikatów od różnych przedstawicieli kibiców, którzy próbowali wpłynąć na podejmowane przeze mnie decyzje. Kilkaset. Na mnie, kiedy wiedzą, że na mnie ten przycisk nie działa. To co się musi dziać gdzie indziej. Trenera Guraka to mi... Ach, ten jeden... Obiecałem, że nie opublikuję nazwisk, więc na razie nie publikuję. To jest mistrzostwo świata. Także próby nacisku, to jest delikatne, nie? Jak tego nie zrobisz, to... No i to potem, jak ktoś nie umie tego dźwignąć, no to podejmuje te decyzje w oparciu o kryterium słuszności. No bo kupuje spokój, nie? Gorzej, jak to są dwa sprzeczne komunikaty ze sobą, no to wtedy już jest w ogóle kłopot. W związku z tym ja nie reagowałem na te komunikaty, nie odpowiadałem, nie wchodziłem w polemikę. Podejmowałem decyzję w oparciu o własne kryterium. To jest schemat, który nie jest skończony. Jedziemy dalej. Podczas moich działań, w których nie realizowałem żadnych postulatów, które odbiegały od racjonalności, pewnie pomijając jakieś tam elementy, ale nie sądzę, żeby one były jakieś kluczowe, dostałem się po tym widzewie, po tej twardej postawie, po tym, kiedy nie zgodziłem się na to, żeby zapomnieć o tej sprawie bez wprowadzania procedur, czyli zaproponowałem porozumienie zostało nieprzyjęte, potem był ogłoszony bojkot, były różnego rodzaju naciski, były ustalenia, tajne spotkania z radnymi, zresztą udokumentowane, że mamy to takie rzeczy zrobić, no takie różne generalnie procesy, które się toczyły. No, stałem się bohaterem różnego rodzaju zarzutów, więc chciałem te zarzuty popatrzeć i przelecieć je. Bardzo szybko polecę zarzuty. Stronę internetową mamy, więc jedziemy po kolei. Pierwszy zarzut, 7 grzechów, bo mi 7 zdjęć na cichej zrobili. Zapomnieli tylko wszyscy dodać, że w tym czasie byłem dyrektorem Stadionu Śląskiego. I mówiłem, że jedyną szansą na to, żeby Stadion Śląski funkcjonował, jest to, żeby Ruch Chorzów grał na tym Stadionie Śląskim. No więc chodziłem i budowałem generalnie relacje, żeby też nie było wątpliwości. Tutaj jest Jerzy Gorzelik, ówczesny mój szef. Notabene mój kumpel z osiedla. Nigdy go nie lubiłem, bo za Ruchem kibicował, a ja za Gieksą. A my na Koszutce mieszkamy, w związku z tym tak naprawdę... Ta koszutka była podzielona. Jurek, cię pozdrawiam, bo ty też oglądasz, tylko ty jesteś w Poczdamie. Jurek, cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiesz, jaki mam stosunek do tego waszego awansu. Ale, no, więc to Jurek Gorzelik. No, znałem, oczywiście znałem generalnie wszystkich, zwłaszcza Mariusza Klimka, dlatego zdjęcia, ale ja mam zdjęcia z innych stadionów dużo więcej. Nie wiem, czemu tych zdjęć nie było. No to wiadomo było, tam nie chciałem pokazać. Pokaż mi ten schemat jeszcze wcześniej. O, jeszcze. Tutaj są wybrane narzędzia. Nie, jeszcze tu. Wybrane narzędzia. Media, grupy wyjazdowe, doping, transparenty, a metody, oprócz rzeczy, które robią dobrze, to jest i agresja, i manipulacja. I pokażę i o agresji, i o manipulacji. Bardzo proszę. Ruch Chorzów. Myślę, że nie trzeba. Jedziemy dalej. No tak powiedziałem. Nie wiem, czy to zarzut. Ale okej, jedziemy dalej. Otrzymuję czystą kartę, mimo że mam kompromitujące zdjęcia na cichej. Nie wiem, czy kompromitujące i mam jakąś przeszłość polityczną. Nie wiem, czy to grzech, ale no, trzeba pokazać. Jedziemy dalej. Szczerbowski zatrudnia dyrektora do spraw marketingu, kolegę z SLD. Jezus, ten przekaz chodził. Pierwszy raz to mówię publicznie. Pozdrawiam Kubę. Kuba, bardzo ci serdecznie dziękuję. Mam kolegę serdecznego, poznałem go w Radzie Miasta, Kuba Łukasiewicz.
Startował wtedy do Rady z Prawa i Sprawiedliwości. Zaprzyjaźniliśmy się. On miał różną przeszłość, teraz jesteśmy kolegami. On mi zaproponował, ponieważ szukałem kogoś do tej działalności marketingowej, tą osobę. Ja w życiu tego człowieka nie widziałem wcześniej i ani po zakończeniu jego pracy nie widziałem później. Nawet nie wiedziałem, że był z SLD. Ktoś coś znalazł, coś powiedział, zrobił z tego generalnie religię. Pokazuje, jak manipulacja może wpływać. To jest proste do udowodnienia. Jedziemy dalej, bo to nie ma co się nad Fortuyńskim. Biorę odpowiedzialność za dyrektora Góralczyka i Góraka. No biorę. I powiedziałem, biorę nawet dzisiaj. Tak, oczywiście, że biorę. Wtedy był zarzut, że biorę. Nie, wtedy był zarzut, że to nie ja podejmowałem decyzję. A ja biorę dzisiaj za to odpowiedzialność. Jedziemy dalej, bo to szybciej trzeba. O, Dustin Watten został już załatwiony, nie? Myślę w tych wypowiedziach. Idziemy dalej. Przegrany awans, spokój prezesa. No, w piłce nożnej się przegrywa awanse i nie wiem, czy to zarzut. Nie grałem w tym meczu, chcę powiedzieć. Jedziemy dalej. Odchodzą z pracy. No ludzie przychodzą do pracy, odchodzą z pracy. No naturalna rzecz, normalna, no to się zdarza. Odeszli. Nie wiem, czy to zarzut. Odeszło więcej ludzi. Ale też dużo przyszło. Fortuński odchodzi. No odszedł. Jedziemy dalej. Wstydliwy zakup akcji. Stop. To jest dobre. To jest jeden z najlepszych numerów. 300 pytań dostałem od różnych dziennikarzy. Po co ja kupiłem akcję? Oświadczam publicznie. Kupiłem akcję po to, żeby na nich zarobić. Bo po to się kupuje akcje. Po prostu. Wiedząc, że jestem członkiem zarządu i wiedząc, że będę zarządzał dobrze, wiedziałem, że ja na tych akcjach zarobię. Powiem więcej. Złożyłem propozycję odkupu tych akcji mojemu następcy. Nie, to nie jest obowiązek. Każdy może sobie odkupić albo nie. Powiedział, że z różnych okoliczności nie jest generalnie zainteresowany, więc publicznie mówię, sprzedam je każdemu, który zechce je nabyć. Jeżeli będzie tych chętnych do zakupu więcej, sprzedam temu, który wykaże się większym hejtem w stosunku do mojego złego zarządzania. Będzie miał prawo pierwokupu. Spokojnie. Czekam na oferty. Kurs jest notowany na giełdzie, zaraz Państwu pokażę. Czekam już na chętnych, którzy nabywają. Może stowarzyszenie nabędzie. No co za problem. Po 10 zł się zrzucić. To jest teraz wartość akcji 400 tysięcy złotych. To nie jest duży pieniądz. Bardzo proszę, jedziemy dalej. Także po to kupiłem tę akcję, to chciałem powiedzieć. Jedziemy dalej. Transparent na pracowników. No był. Jedziemy. Odbyło się spotkanie. Tak, odbyło się spotkanie. Ja się spotkałem 2 razy. Tak? Nie będę rozmawiał w taki sposób, że ktoś próbuje na mnie krzyczeć. Po prostu. Nikt nie będzie na mnie krzyczał. Można rozmawiać, można dyskutować, można wyciągać argumenty, ale nikt nie będzie na mnie krzyczał. Nikt. Jedziemy dalej. No, nie byłem na wbiciu łopaty, to prawda. Dlaczego nie byłem? No bo władze miasta słusznie uznały, że jak budują stadion miejski, to zapraszanie prezesa GKS-u od razu by stawiało, że to jest stadion GKS-u, a w świetle starania się o kredyt, starania się o inne środki zewnętrzne, przyporządkowanie od razu stadionu do klubu utrudniałoby ten proces. I to był jedyny powód, bo z prezydentem żeśmy na ten temat dyskutowali. Dlatego nie poszedłem. Robienie mi z tego tytułu zarzutu, no dobrze, można, nie? Ale był pan prezes stowarzyszenia, proszę bardzo. No a tak, uczestniczyliśmy w tej akcji. Dalej? Tak, odszedł 31 grudnia Grzegorz Górski ze stanowiska i następca została pani Justyna Zaręba. Zresztą jestem zadowolony z tego, jakie postępy czyni. Bardzo proszę dalej. Po prawie 3 latach piszemy tekst. Ja go nie czytałem przez rok. Dałem specjalistom, żeby go przeczytali. Ja go w ogóle nie czytałem. Nikt nie wierzył. Dałem specjalistom od PR-u, od zarządzania, prawnikowi. Powiedzieli, nie, żadna treść, zostawmy to. Po roku przeczytałem ten tekst. Tam był ten Fortuński, tam był ten brak marketingu i tak dalej. Po roku przeczytałem. OK? No, za tym był transparent. Jedziemy dalej. Pisze klub biznesu, pisze list do prezydenta. No napisał klub biznesu list do prezydenta. Żeby nie było wątpliwości, klub biznesu przynosił mniej pieniędzy niż koszty utrzymania klubu biznesu i dlatego żeśmy stwierdzili, że trzeba dokonać tutaj korekty. Bardzo proszę dalej.
Mecz z Widzewem omówiony, jedziemy dalej. O, słynne zdjęcie, proszę bardzo. Słynne zdjęcie, które 100 tysięcy ludzi obejrzało. To było zdjęcie, które miało mnie skompromitować. To było zdjęcie z meczu finałowego Mistrzostw Polski. Po 52 latach GKS grał. Pojechałem na ten mecz, będąc jeszcze chory. No. Wydawało mi się, że jak pojadę i zobaczę te emocje, to się lepiej poczuję, ale no niestety w każdej przerwie w tercji robiło mi się słabo i dreszcze miałem. No i po prostu się kładłem. Więc przyszedł jeden z przedstawicieli klubu biznesu, zrobił mi zdjęcie i powiedział, nie zacytuję, zniszczę i użył wyrazu jakiegoś tam. Nie chcę wskazywać, wrzucił to do sieci, to poszło. Bardzo ciekawe będą komentarze tam, piękne komentarze tam będą, naprawdę, z przytupem trzeba to zobaczyć. Dlaczego tego nie komentowałem? No bo nic nie zrobiłem, jechałem busem z 9 osobami. To zdjęcie miało pokazać, że jestem pod wpływem środków zmieniających nastrój. No nie byłem, więc nie musiałem się przejmować i martwić. No. Jedziemy dalej. Nie było fety, oczywiście to było po Widzewie, napięte były stosunki, nie można było o tym zapomnieć. Nie było wewnętrznej woli, żeby w sytuacji, kiedy lecę do wojewody, kiedy nie robię żadnej informacji zwrotnej, kiedy podwójnie klub jest karany, no nie było woli, żeby po prostu takie rzeczy robić, nie? Proszę bardzo. Zagraj na Bukowej, to też ten sam okres i ta sama konsekwencja. Bardzo proszę. Potem co? Jeden kibiców napisał, że tyle zarabiam. No tak, no tyle zarabiam. To jest publiczna informacja. Czy to jest zarzut? No, to prawda. Proszę bardzo. O, potem postanowiono mi przesłać taczkę. Bardzo fajnie będzie film, jak wjeżdża ten młody człowiek tą taczką. Zaraz Państwu pokażę. Taki generalnie bohater i tam to zdjęcie, jak jest tam klikane i to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawa rzecz. Proszę bardzo, cyk. O, jest tutaj. Jadą chłopcy. Tu, o, przemieszczają się, tam już widzicie. O, można zobaczyć. Oczywiście wiemy, kto to jest, nie będzie to pokazane, kto to jest, bo to tak naprawdę jest z daleka, tylko pokazuje, że taki materiał mamy. Uznajemy, że to był element, który miał coś wywrzeć na mnie. No, znaczy rezygnację, której rzekomo miało nie być, bo miałem nie odchodzić, ale mimo to chcieli, żebym odszedł. No, taki sposób komunikowania się ze mną był. Można zobaczyć tam ten podjazd, taczka na górę, sesja zdjęciowa, wrzucenie do sieci i radość z tego tytułu, że tak to właśnie generalnie, że tak to było. Zresztą, żeby nie było wątpliwości, to nie jest jakieś mega przekroczenie granic, nie? Ja tu nie czynię z tego tytułu zarzutu. Taczka, manifestacja jakaś, to żeby nie było wątpliwości, to jest rodzaj pewnego happeningu i do osoby pełniącej tego typu funkcję się może zdarzyć. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie tą granicę postawić, nie? Proszę bardzo, jedziemy dalej. No, zegar nie działał i wina prezesa. No, kurczę pieczone, no mogę odpowiadać za wszystko, no ale obiekt Mosiru, no może nie działał ten zegar, no ale czy to jest moja wina? No, kurczę pieczone, okej, biorę za to odpowiedzialność, zegar nie działał, moja wina, ale chcę powiedzieć, że za czasów, kiedy mnie nie było, ten zegar też nie działał. Jedziemy dalej. Znaczy, też nie zawsze działał, bo tak chcę być precyzyjny. O, robimy frekwencję, no to jest ten przypadek, gdzie się schowałem za kratami, jedziemy dalej. O, chwalenie się cudzym sukcesem. No dobrze, no to się chwaliliśmy cudzym sukcesem. Gratuluję, zresztą to była dobra akcja stowarzyszenia, bo to trzeba powiedzieć, że jest część akcji, które robią bardzo dobrze. Jedziemy dalej. Kibice mogli odbierać pieniądze. Nie znam sprawy, nie wiem, nie znam szczegółu dotyczącego tego, jak odbierać pieniądze. Może coś nie grało, nie znam, ale chciałem ten zarzut też, żeby pokazać. Jedziemy dalej. Oszczędzamy nawet na koszulkach. Tak, uznaliśmy, że gramy w tych samych koszulkach drugi sezon. Tak, uznaliśmy, że jest okej. Może to być zarzut. Jedziemy dalej. Sklep kibica rozwiązuje umowę. Nie wytrzymało działań Szczerbowskiego i Czopika. No i dobra, nie wytrzymało, rozwiązali umowę. Dzisiaj mamy system dystrybucji, mamy własny sklep. Dajemy sobie radę, myślę, że to się będzie rozwijać już po moim odejściu. Jedziemy dalej. Potem, o właśnie, sobie pozwoliłem na to, żeby podpisać z Grzesiem kontrakt z Excelem. Pamiętasz, Grzesiu? Też był zarzut. To miało być dowcipne, a uznane za zarzut. No rozumiem. Jedziemy dalej.
Czas najwyższy, bojkot ogłoszony, już się pojawiają pierwsze rzeczy. Przyjmuję do wiadomości, przyjąłem to z pokorą, zaczęliśmy tym zarządzać, jedziemy dalej. Pierwszy mecz, dalej, drugi mecz. O, zrobiliśmy też strefę dziecięcą, powiedzieli, że to robiliśmy za 14 tysięcy złotych. Nie, ja byłem w tym czasie na urlopie, nie pamiętam kto, ale powiedzieli, że absolutnie nie ta kwota, ale nie pamiętam. Jedziemy dalej. O, proszę bardzo, cała Gieksa razem bez Marka Szczerbowskiego. To chcę pokazać, to nie jest nic złego, to jest nawet fajne. Zresztą to za chwilę. Od tego momentu mogą się już zacząć trudniejsze rzeczy. Tutaj blaszok pusty po raz drugi, jedziemy dalej. Blaszok pusty po raz trzeci. Łukasz Podolski stwierdził, że nie ma nas na derbach. No przecież mogli być wszyscy, nikt nie zabraniał tym kibicom przychodzić na mecze. Proszę bardzo. Jedziemy dalej. O biletach z mediów. Nie wiem, o co chodzi. Zostało zaledwie 14 dni. Aha. Chodziło o to, że sprzedaż biletów chyba jakaś nie najlepsza. Jedziemy dalej. Bojkot hokeja. Jedziemy dalej. Zarządzanie klubem Marka Szczerbowskiego. No i potem flagi. Hat-trick weekendowy. Moja flaga jeździła po Polsce i po Europie. Jedziemy dalej. Tu była prezentacja kibiców, hokeistów pod płotem. Dalej. Kibice publikują pisma, bo próbowali z nami w tym zakresie rozmawiać. Myśmy powiedzieli, potępcie akty agresji i siadamy do rozmów. Jedziemy dalej. Bojkot trwa, jedziemy dalej. Sabotaż, odwołany wyjazd. Do Bełchatowa miałem zadziałać, żeby nie mogli jechać kibice na mecz, a oni mieli w tym czasie zakaz. Więc jak mogłem wpłynąć na to, żeby nie mogli jechać w czasie zakazu? Zakaz jest zakaz, decyzja jest decyzja. No chyba, że nie chcieli przestrzegać zakazu. No to okej, ale jak chcieli przestrzegać zakaz, no to ja nie sądzę, że mogłem cokolwiek zrobić w tym zakresie. Jedziemy dalej. No i dalsze rzeczy, świetne, kolejne. 60 tysięcy zarobił mój baner, bo potem zaczęli kary dawać. Jedziemy dalej. Klub przejmuje organizację Superpucharu. Przejęliśmy, chcieliśmy zdobyć Superpuchar w satelicie. Super, udało się. Jedziemy dalej. Potem jest absurdalna konferencja miasta i stowarzyszenia. No absurd polegał na tym, że zaproponowaliśmy wszystkim, żeby podpisali deklarację stop agresji w świecie sportu. No jest pan za przeciwko agresji w świecie sportu? Okej, w porządku, nie ma tematu. Okej, jedziemy dalej. Potem prezes zakazuje hokeistom wychodzić z szatni. Grzesiek, Kurka, Wodna, broń mnie. Czy ja kiedykolwiek komukolwiek coś powiedziałem. Jedziemy dalej. Super Puchar, 300 osób. Dalej jedziemy. Śląski Klasyk, dalej. O, kolejny zarzut. Po Mistrzostwie Polski zarzuty, że drużynę źle budujemy. Dramat. Wszyscy uciekają. Patryk Wronka, mam się chwycić do roboty. A my mieliśmy na to swój plan. Spokojnie, systemowo zadziałaliśmy i dobrześmy to zrobili. Powtórzyliśmy Mistrzostwo Polski. Nie ulegaliśmy presji. Jedziemy dalej. O, zdaje się pan Szczerbowski na L4. Panie Szczerbowski, jak się pan odniesie do tego, że chciał pan rzekomo zlikwidować hokej? Proszę bardzo. Dwa zdania. Mieszkam naprzeciwko Spodka. Od 12 roku życia chodzę na mecze hokejowe. W 83 roku byłem pierwszy raz na meczu, nie pierwszy raz, któryś raz na meczu hokejowym, gdzie trenerem był Czesław Borowicz. Uciekałem z domu, żeby jechać na mecz do Nowego Targu. On mi wtedy powiedział, że jak nie będę chodził do szkoły, to nie wyrosnę na... No, nie pamiętam. No, na pewno nie powiedział dobrego słowa, tylko powiedział, że mam się uczyć, bo tamten. Po pół roku odszedł. Ja bardzo chciałem ten hokej, żeby się w Katowicach rozwijał. Bardzo mi na tym zależało. I po tam 40 latach poprosiłem Kaska, żeby mnie umówił z Czesławem Borowiczem i w zeszłym roku żeśmy się spotkali u niego w domu. Pokaż, proszę bardzo, Kazek. Pojechałem do Czesława Borowicza, trener reprezentacji polskich hokeistów, były burmistrz Nowego Targu, trener GKS-u w 83 roku. To ja wtedy miałem 12 lat, więc każdy może sobie to sprawdzić. I pojechałem do niego, mu tą historię przypomniałem. Ja się prawie popłakałem, on też. Kazek patrzył na nas jak na tych, nie? Wypiliśmy kawę, herbatę. Do dziś mamy generalnie kontakt. Dziękuję ci, Kazek, bo tyś mnie na tą górę tam zawiózł, bo on mieszka w tak wysoko, że głowa boli. Jestem pod wrażeniem. Dobra, jedziemy dalej. O, potem prezes wydzwonił, psy pilnują. Kurcze pieczone, to kolejny zarzut. Jakby miał wpływ na to, co robi policja,
Myślę, że to już jest na granicy, nie? Prezes wydzwonił, psy pilnują. To już myślę, że jest na granicy. Nigdzie nie dzwoniłem, żadne organy nie pilnowały. Ja nie jestem od tego, żeby dzwonić do organów i pilnować. Jedziemy dalej. O, hokeiści nie zostali wpuszczeni. Nie wiem czemu, zarzut do mnie, nie wiem no, czemu nie zostali wpuszczeni, nie wiem czy mieli być wpuszczeni. Jedziemy dalej. Jedyny wózek, jaki ci obiecaliśmy, to ten. To była odpowiedź na to, że jeden z panów kibiców powiedział, blisko była moja córka, że szykujemy dla prezesa wózek inwalidzki. I to był trudny moment, bo moja córka to bardzo mocno przeżyła i tak naprawdę o tym powiedziałem w jakimś wywiadzie. Nie? Dlatego mocno to zaprezentowałem. To oczywiście ta osoba jest znana, tylko tak jak mówię, to chodzi o proces, a nie o nazwiska. Jedziemy dalej. No, to są zarzuty, możecie Państwo poczytać. To zróbcie sobie zdjęcie, bo to jest rekord świata. W dniu bojkotu zostało opublikowane przyczyny bojkotu. To jest piękny tekst, nie? Udostępnię go. Jedziemy dalej. Klub biznesu jest znany, proszę bardzo, dalej. No i tu już wchodzimy na trudne momenty, bo te wszystkie rzeczy wywoływały pewnego rodzaju zachowania i o tym chciałbym powiedzieć. Pójść dalej. Agresja, zachowanie, którego głównym lub jedynym celem jest skrzywdzenie, zranienie innej osoby lub organizmu, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Nie? Chcę pokazać, że jak mówimy o agresji, to nie myślimy tylko o kwestiach fizyczności, tylko mówimy również o tych innych kwestiach. I temu czasami poddawani są też sportowcy i trzeba odróżnić krytykę, która jest możliwa, od agresji z porządku psychicznego. Mówię to, bo dotknęło to nie tak dawno sportowców GKS-u Katowice. Krytyka jak najbardziej, no to po to jest sport. Ale gdzie jest granica? No tą granicę trzeba powolutku zacząć się zastanawiać, czy jej nie wytyczać. Jedziemy dalej? No i tu już się zaczęło, nie? To mój samochód. Złamane lusterko, naklejki. I teraz już się ruszyła akcja, którą trzeba ustalić, gdzie jest krytyka. Jedziemy dalej. Proszę, moje mieszkanie, nie? Jedziemy dalej. Moja dzielnica, jedziemy dalej. Strona, Górnik Zabrze, posiłki, proszę bardzo, jedziemy dalej. Komentarze, wyjazdowe te banery, jedziemy dalej. Proszę bardzo. Poczytajcie, ja nie mogę tego, ja jestem przyzwyczajony już do tego, tylko może to kogoś generalnie ranić. To są takie wybrane i nie najgorsze. Jeden duży jest, teraz będzie jeden duży. Nie, to są komentarze pod tym, jak śpię. Tam jest jeden bohater, rodzic dziecka, radny Rady Jednostki Pomocniczej. Mistrzostwo świata. To co ten człowiek pisze, to jest mistrzostwo świata. A to mam zarchiwizowane, zastanowię się. Jedziemy dalej. Ten jest najlepszy, Łukasz Dudziak. Przeczytajcie sobie. To jest najlepszy. Można powiększyć? Ja to mogę pokazać, to jest dobry, to jest taki tekst chyba najgrubszy z tego wszystkiego. Taki pełny, krwisty taki krwisty, nie? To wywoływało, to jest agresja i ona wywoływała reakcję ludzi. Zaraz Państwu pokażę jaką. Jedziemy dalej? Proszę bardzo. Dobra, wystarczy, możemy to dalej, już nie. Stań Danieli, spróbuj to puścić do końca, dobra? No, żeby już następny slajd, zatrzymaj ten następny slajd, nie? Ja pokazałem to systemowo, najpierw się zaczyna coś, krytyka idzie i jest potem gdzieś granica, nie? Jak ktoś tej granicy nie wytyczy, to potem będą się działy rzeczy, nad którym już nikt nie zapanuje, nie? Trzeba umieć to oddzielić, nie? Ja to pokazałem na swoim przykładzie, bo nikt inny by się tego nie zdecydował, nie? To jest ciężko się samemu zdecydować. Ja już dzisiaj jestem,
Ja już dzisiaj jestem odporny, w bardzo dobrej formie też zresztą jestem, tak dlatego ta pokusa się pojawiła, ale chciałem to pokazać wszystkim i tu w mediach i chciałem pokazać studentom i chciałem pokazać zawodnikom, po prostu, żeby o tym mówić jako o zjawisku, nie? Tu nie ma odwetu, nie? Tylko trzeba powiedzieć, że czy z powodu braku giksika i czy z powodu marketingu można używać takich metod. Trzeba sobie odpowiedzieć. Tak, one były eskalowane, no bo ja stawiałem opór, tak? I tyle. Także to będzie oczywiście przedmiotem. Ja muszę się jeszcze zastanowić, co z tym robić dalej, ale okej. Okay. Cytat sobie wziąłem, bo zacząłem dużo czytać. Jeśli szukasz silnych wrażeń i dreszczu emocji, przygotuj się na depresję. I niestety, jak już się okazało, że już te wszystkie procesy udało mi się uporządkować, to mi się zdarzyło to, że pojawił się u mnie coś, o czym chciałbym powiedzieć głośno i publicznie. Przesuń to dalej. Tak, miałem epizod depresyjny. Jako depresja jest chorobą cywilizacyjną, bardzo poważną, dotyczy bardzo poważnej części ludzi. U części jest diagnozowana, u części nie jest diagnozowana. Ja całe szczęście poszedłem i poprosiłem o pomoc i wsparcie i tą pomoc i wsparcie dostałem. Jak widziałem takie zdjęcia na naszej stronie i tam takie fajne mamy komentarze, o, dobrze, że pan wspiera wariata, taki jest taki mistrz świata, jeden z kibiców się tam wpisał pod jednym zdjęciem. Bardzo fajnie to będzie też wyglądać na różnego rodzaju spotkaniach. No to też pokazuje jakiś element, który tutaj jest. Ja jestem dzisiaj w dobrej formie, dziękuję serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję mojemu psychologowi, panu Michałowi, z którym pracowałem przez całe 4 lata, bo ja wiedziałem, w co wchodzę. Dziękuję tym, którzy mi tam pomagali od strony takiej już medycznej, w sytuacji, kiedy to napięcie było bardzo duże. Dzisiaj jestem w tym, dzisiaj jestem w bardzo dobrej formie i to chyba tylko dzięki nim. Zresztą, żeby nie było wątpliwości, bez wsparcia władz miasta ten proces by się nie udało przeprowadzić, to chcę państwu powiedzieć. Jedziemy dalej. Krytyka na wesoło, bo nie chcę, żeby było tylko tak ten, nie? To już końcówka, naprawdę, ale zobaczycie, krytyka na wesoło. Proszę bardzo, jedziemy. Cała Gieksa razem bez Marka Szczerbowskiego. To było okej. No przecież, kurczę pieczone, to jest taki baner, nikogo nie obraża, daje sygnał, że jest bez Marka Szczerbowskiego. Jak gdyby nie kontekst, to pomyślałbym, że oni mnie pozdrawiają, bo ja w tym czasie byłem na urlopie, nie? Proszę bardzo, dalej. O! Proszę, jaki mi piękny dali ten. Mama, nie teraz, szukam haka na kibiców. To przecież mieści się w kanonach, nie? Dało się, nie? To przecież nie jest nic strasznego. Coś tam powiedziane, fajne, zrobione i no i okej, okay, no ja nawet muszę powiedzieć, że mi się to nawet podobało, nie? Ale ciekaw jestem, czy gdybym na tych szefów też zrobił takiego mema, to czy też by mieli do siebie taki dystans? Bardzo proszę, puść. Gdybym te twarze zapełnił tymi, którzy tam mogli być tymi krytykantami, nie? Czy też by mieli dystans do siebie? Jedziemy dalej. O! Zdjęcie, tajemnicze spotkanie z Ireneuszem Królem. Słuchajcie, nie widziałem Ireneusza Króla lata. Nie spotkałem się z nim, nigdy w życiu się nie spotkałem z Ireneuszem Królem, jak byłem w GKS-ie Katowice, albo sobie nie przypominam, a na pewno nie w tej dacie. Nie wiem, co ten kibic, jaki był w formie, że mnie widział z nim, no, ale mnie widział. Ale coś w tym jest, bo wprawdzie z Królem się nie spotkałem, ale spotkałem się, przełącz, z Królową. W niedzielę, ale też wcześniej się z nią spotykałem. Przepraszam, Karolina, że ten użyłem zdjęcia. Jedziemy dalej. Na końcu, to już końcówka, efekty. Utrzymaliśmy poziom sportowy lub go zwiększyliśmy z jednoczesnym obniżeniem kosztów. W piłce nożnej obniżyliśmy koszty z równoczesną poprawą wyników sportowych. To jest bardzo ważne. Jakbyście zobaczyli, ile było w sezonie, kiedy spadaliśmy z ligi, to byście zobaczyli, że do teraz tego budżetu żeśmy jeszcze nie osiągnęli. Piłka nożna kobiet, wzrost jest, ale jest Mistrzostwo Polski. Hokej, obniżyliśmy koszty funkcjonowania, 2 tytuły, Super Puchar, Liga Mistrzów. Roku, to też twoja zasługa. Piąte, relatywne obniżenie kosztów spozasportowych spółki. To jest kolejna rzecz.
Zwiększenie ilości sprzedawanych biletów, potężne zwiększenie. Zwiększenie przychodów spółki, poprawa bezpieczeństwa, otwarcie sklepiku z gadżetami. I następny slajd. To są takie efekty pozasportowe. Brakuje tu mi siatkówki, ale mi to uciekło, bo tam jest wejście do playoffów. Grzesiu, przepraszam cię. To, że cię nie ma tutaj, to nie znaczy, że nie myślałem. Jedziemy dalej. To jest struktura organizacyjna zbudowana. Jedziemy dalej. To jest schemat organizacyjny szkolenia. Proszę dalej. To jest wartość akcji. Jak przyszedłem, akcje były warte 11 groszy. Możecie sprawdzić kurs dzisiejszy. Nie wiem ile. 19, 20. Dlatego jak po moim odejściu spółka będzie zarządzana lepiej, no to ten kurs skoczy jeszcze bardziej do góry. Dlatego sprzedaję po kursie dnia dzisiejszego. Zapraszam do zakupu. A potem tylko zarabiać. Jesteśmy notowani na New Connectie, w związku z tym można sobie to generalnie sprawdzić, zweryfikować. To jest kurs codzienny. Żeby nie było, jak się okaże, że uciekłem do giełdy papierów wartościowych, żeby manipulować kursem, to też się będę bronił, że nie mam na to wpływu. Jedziemy dalej. Druga runda pytań. Bardzo serdecznie zapraszam, bo ja skończyłem na tym etapie, więc zapraszam do drugiej rundy pytań. Bardzo proszę. Dobrze, jeżeli tak zaczynamy, jeżeli tak odchodzę, to odpowiadam. GKS Katowice rozrósł się do potężnej organizacji. Dzięki zaangażowaniu władz miasta, zarówno temu operacyjnemu, czyli finansowaniu, jak i budowy stadionu, GKS Katowice czeka wiele różnych nowych wyzwań. One wymagają nowych decyzji, nowych działań i nowej odpowiedzialności. To będą też trudne decyzje. Ja wiem, jakie działania trzeba podejmować i boję się, że mój stan ducha, który dziś mam bardzo dobry, może w znacznym stopniu się pogorszyć. Jedyną przyczyną jest to, ja to mówię głośno i wyraźnie, że ja po prostu potrzebuję spokoju. I ja to robię tylko i wyłącznie dlatego, żeby utrzymać pogodę ducha. Bo sukcesy sportowców są wielkie. Ja mam szacunek do was, mam szacunek do kibiców, których zachowanie jest dzisiaj, można by było powiedzieć, albo wzorowe, albo zbliżone do wzorowego. Nisko się kłaniam zarówno zawodnikom, jak i kibicom, ale następne wyzwania będą bardzo trudne. I ja wiem, że tej energii może mi znowuż zabraknąć. I nie chcę być nieskuteczny. Potem staje się marudny, nieprzyjemny, też tego nie chcę. I to jest jakby podstawa tego, w którą stronę chciałbym iść. Ja wiem, że w GKS-ie nie da się nie pracować. Tu trzeba być między 8 a 16 godzin dziennie. Trzeba słuchać tego, co mówią inni. Trzeba ograniczać albo wykluczyć środki zmieniające nastrój. Trzeba być uważnym i nie wolno kłamać. To jest ciężka praca. I ja po prostu wiem, że wszystko jestem w stanie spełnić, ale nie wiem, jak to będzie reagował na to mój organizm. I tutaj się boję. Po prostu. I to jest jedyny powód, dla którego podjąłem taką decyzję. Inaczej poprosiłem o to, żeby tak było. Ale ja życzę wszystkim GKS-owi jak najlepiej. Proszę bardzo, następne pytanie. Ja będę kontynuował. Mam kilka, to może pytania odpowiedzą. Tak? Dobra. Jaka tam jest data na tym porozumieniu? Wyznaczona? Zaproponowałem, żebym mógł odejść z datą. Dzisiaj składam z datą 26 sierpnia, żeby to było 4 lata. Po prostu symbol. Co potem by jest tym 6 sierpnia, jeśli chodzi o dalsze plany zawodowe? Żeby ten dobry rozumiem nastrój... Może to być ostatnie pytanie? Czy jak nie będzie innych pytań, to uznam za ostatnie. Odpowiem na to pytanie, ale jako ostatnie, ok? Kolejne pytanie. Na ile masz przeświadczenie, że zarówno ta organizacja, struktura, ale przede wszystkim stosunek do, czy ustalenie stosunku granic z kibicami na linii klub kibice, nie mówię osobiście,
zostanie utrzymane w GKS-ie z innym zarządem? To wszystko zależy od innego zarządu. Jeśli inny zarząd będzie, nie musi być taki jak ja, nawet rekomenduję, żeby taki nie był, ale jeżeli te pryncypia, czyli granicą będzie przestrzeganie prawa, no to to jest właśnie ten element, nie? Granicą musi być przestrzeganie prawa. Jeżeli będzie przestrzeganie prawa, to ten porządek da się ułożyć w obecnym stanie prawnym. Ja poznałem wielu świetnych ludzi, bardzo mi pomogli zresztą w służbach. Nie przeciwko kibicom. Sami dążyli do tego, żeby kibice Ruchu przyszli na ten mecz. Ja też dążyłem do tego, żeby przyszli na ten mecz. Bardzo mi na tym zależało. Choć odpowiadał za to formalnie Krzysztof, to w praktyce robiła to pani Justyna Zaręba. Jestem pod wrażeniem tego, jak ona tę organizację tego meczu poprowadziła. Ale ja też puściłem taką informację, że jak na tym meczu będzie wzorowo, no było prawie wzorowo, ale w granicach akceptowalnych, no to ja odejdę. No tak zadbałem o bezpieczeństwo. Myślę, że samo to myślenie, że o, będzie dobrze, to on odejdzie, no to też wpłynęło na bezpieczeństwo. No i świetny mecz, dziękuję wszystkim za to, że po prostu tak się generalnie zachowali. No. Rzecz, była mowa o uporządkowaniu sprawy ze znakiem towarowym przy okazji sklepiku, była mowa o sklepiku, więc pytanie brzmi, czy w momencie rozpoczęcia pracy na stanowisku prezesa kibice GKS w jakiejkolwiek formie, czy stowarzyszenie, czy innym, mówiąc wprost, zarabiali na klubie w jakikolwiek sposób, a jak to wygląda teraz? To odpowiem na to pytanie tak, że wydaje się, że wypowiedziałem niekorzystną dla klubu umowę dotyczącą używania znaku. Dzisiaj znak jest w dyspozycji GKS-u Katowice i na tej podstawie realizowane są działania związane z otwarciem sklepu. Tak mogę odpowiedzieć. To jest jedyny aspekt, tak? Jeśli chodzi o finansowe. No to dzisiaj już nikt inny nie może go używać w sposób legalny. Wcześniej mógł. No. To czekam tylko na odpowiedź. Czy to jest ostatnie pytanie? A Tomek. Marku, wielokrotnie się spotykaliśmy w tych trudnych okresach dla Ciebie, dla mnie też. Z perspektywy czasu tych 4 lat, czy jakbyś cofnął czas wstecz, czy te decyzje, o te doświadczenia na przestrzeni tych 4 lat, czy inaczej byś postępował, zarządzał, inne decyzje byś podejmował? Bo na pewno sam to powiedziałeś. Sztuka zarządzania polega na podejmowaniu decyzji, czasami trudnych. Ja wiedziałem, co mnie spotka, nie wiedziałem tylko, jak zareaguje mój organizm i to mnie zaskoczyło. Nic innego mnie nie zaskoczyło. Te wszystkie sztuczki to tam nie były jakieś tam porażające, ale zaskoczyło mnie to, jak zareaguje mój organizm. Ale żeby dojść do tego miejsca, dziś GKS jest w zupełnie innym miejscu, no to tak działał. Ponieważ nie zostało zadane to pytanie, a chcę na nie odpowiedzieć, bo chciałbym się gdzieś różnić z prezydentem miasta, a powiedziałem, że się w jednej sprawie różnię, a nie zadano. Nikt nie miał odwagi tego pytania zadać, nie? To ja mam ogromny szacunek do tego, co robi prezydent i to we wszystkich obszarach. Ale w jednym obszarze dotyczący oceny piłkarzy mam inne zdanie, bo to są moi piłkarze. Ja podpisałem każdy z kontraktów. To jest mój trener i mój dyrektor sportowy. To ja biorę za nich odpowiedzialność. I wiem, że w każdym meczu chcieli wygrać. Niestety nie w każdym wygrali. To były trudne momenty. I to jest jedyna przestrzeń, w której się różnię z panem prezydentem. Szanuję jego prawo do tego, żeby to tak wyrażał, ale wy, żebyście wiedzieli, nie zawiedliście mnie, piłkarze. Mówię to do was, bo wszyscy inni też mnie nie zawiedli, ale wy mieliście w ostatnim czasie najtrudniej. To wam chciałem powiedzieć. Ale też chciałem powiedzieć jedną rzecz. I też zwracam się do tych, którzy mogli się czuć urażeni tą wypowiedzią pana prezydenta. Że zarówno trzeba mieć jaja, żeby powiedzieć, że się myśli inaczej niż myśli twój szef, jak i trzeba mieć jaja, żeby powiedzieć, żeby nie szukać szarości w tym, co jest albo białe, albo czarne. To chciałem powiedzieć. To może być trudne, może jak trzeba będzie, to gdzieś tam wytłumaczę, ale to chciałem powiedzieć. Czyli co? Ostatnie pytanie. Co będę robił dalej? Generalnie tak. I
z przytupem, zgodnie z zasadami. Słuchajcie, graliśmy w Lidze Mistrzów. Graliśmy w Lidze Mistrzów, było świetnie. Byliśmy w Zurychu. Zamierzam pierwsze co, to w pierwszym wolnym terminie pojechać do Zurychu, do Szwajcarii. Tam się oddycha. To zamierzam zrobić. A po powrocie mam zamiar... Wiecie Państwo, miałem w dzieciństwie marzenia. Jako dwunastolatek chciałem być dyrektorem Stadionu Śląskiego. Przeskoczyłem przez płot i grałem w piłkę nożną i sobie mówiłem, albo chcę być zawodnikiem, albo chcę być dyrektorem. Udało się. Jak miałem te 13 lat, o tym hokeju mówiłem, Kazek. Mistrz Polski GKS, chciałem, żeby był. A gdzie bym przypuszczał, że będę prezesem i mistrzem Polski? Jak miałem 17 lat, chciałem zostać radnym. Byłem 3 kadencje. W związku z tym, jak miałem te marzenia, to absolutnie nie zdawałem sobie, nie miałem kwalifikacji do tego, żeby, o tym myśleć czy o tym marzyć. Nie miałem żadnej wiedzy, żadnej umiejętności. Jak wrócę, to chciałbym... nauczyć się grać na trąbce. Na trąbce. Nie umiem grać na trąbce. Ani jednej nuty nie zagrałem. To dokładnie wtedy tak samo było, jak chciałem być tym dyrektorem stadionu i tym radnym i tym prezesem. I tak bardzo chcę grać na tej trąbce. Dzień dobry, panie prezydencie. O, pan prezydent jeszcze. To na końcu? Nie, jeszcze... Żebym chciał taką melodię zagrać w zespole. Nie? Takiej melodii nie chciałbym zagrać. Nie? No gdzie? No. Nie umiem jeszcze tego grać, może kiedyś się nauczę. Ale zanim się tego nauczę, to chciałbym podziękować panu prezydentowi za to, że miałem okazję współpracować. Pan prezydent miał okazję dwa słowa mi przekazać. Dzień dobry, panie prezesie, witam wszystkich państwa. Niestety dzisiaj nie mogę być z państwem obecny na tym wydarzeniu, ale za pośrednictwem tego przekazu chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi za ostatnie lata prowadzenie GKS-u Katowice. Klubu, który nam bardzo pięknie rozkwitł, klubu, który może się cieszyć dzisiaj wieloma sukcesami. Myślę tutaj o dwukrotnym mistrzu Polski w hokeju na lodzie, ale i również o naszych dziewczynach, które wywalczyły również mistrza Polski. Jest to pierwszy mistrz Polski w historii GKS-u Katowice w futbolu. Tym razem żeński. Mam nadzieję, że za niedługo również dotrą do tej hierarchii rozgrywek, ale i również do tej nagrody za swoją grę nasi piłkarze. Bardzo serdecznie dziękuję za te kilka lat poświęcone GKS-owi Katowice i życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze zawodowej życia pana prezesa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Na końcu chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za możliwość współpracy. Mam nadzieję, że się będziemy spotykać na różnej drodze. Sportowcom życzyć tego, żeby cały czas tak ambitnie i z taką wolą walki walczyli o to, żeby zdobywać jak najlepsze wyniki w GKS-ie Katowice. Sztabom trenerskim, pracownikom, dyrektorom sportowym mądrych decyzji, prezydentowi miasta i zarządowi miasta
bardziej spolegliwego prezesa, z którym nie będzie tyle kłopotów, co było ze mną. Państwu dziennikarzom życzę tego, żeby mieli bardziej dostępnego prezesa na ewentualne pytania i odpowiedzi. Dziękuję bardzo sponsorom, dziękuję bardzo przedstawicielom kibiców i co? Czekoladki mam, możemy sobie otworzyć z pozdrowieniami dla wszystkich. Każdy, kto będzie chciał, jest ode mnie poczęstowany czekoladką. Mam nadzieję, że trochę starczy i może sobie z tą czekoladką iść. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.